Cześć wszystkim, a to już z tej strony. Dzisiaj będzie filmik o najlepszych kronikach do TRX-a, Trona. Mam dzisiaj w Xenadżu 4 kroniki, bardzo fajne. Pokażę wam zaraz, jak one tutaj działają. Pierwszy robi wypłaty na VZPay. Jest to coś podobne do VZHub, który już kiedyś funkcjonował, ale niestety został wyłączony. I jest to, że tak powiem, taki mikro portfel. Przede wszystkim, co nam będzie potrzebne, to adres depozytowy, który znajdziemy sobie do Trona tutaj. Klikniemy dwa razy sobie, jak widzicie, on sobie tutaj został skopiowany. Wracamy. Oczywiście linki do wszystkich kanałów macie w opisie, gdyby ktoś szukał. Tutaj wklejacie sobie wasz... Oczywiście musiała się załączyć reklama, bo oni właśnie na tym zarabiają. Wklejacie sobie wasz portfel, klikacie login. No niestety strona się troszeczkę tutaj muli. Ale tutaj macie naprawdę dużo możliwości zarabiania na tej stronce. Klikamy sobie kontynuuj. I teraz tak, musimy zaznaczyć sobie request. To musimy po prostu porównać, który tutaj pasuje nam najbardziej. No i oczywiście zaznaczamy, nie jestem robotem. Weryfikujemy. I niech się spokojnie sobie załaduje. Już zaraz powinno sobie to tutaj trafić na nasz portfel na VZPay. No i jak widzicie, wpadło. Wpadło znowu troszeczkę Trona. Mam już 0,03. Co 5 minut można sobie zebrać. Także naprawdę bardzo fajnie to wpada. Można sobie to zbierać cały dzień. Co 5 minut. Naprawdę bardzo fajnie. Oprócz tego tutaj jeszcze na Climb Freecoins macie inne kraniki z możliwością zbierania. Naprawdę bardzo fajnie, że ktoś by sobie siedział, to zbierzecie ten, mini 5 minut i kolejną serię tych kraników możecie sobie zebrać. Wszystko możecie sobie wypłacić na VZPay, dlatego że tutaj są te kryptowaluty, które możecie zbierać sobie tutaj na tym kraniku. Nie wszystkie, ale większość, także naprawdę bardzo fajnie. Mamy kolejny kranik, jest to kranik FreeTron, na którym już swoje tutaj kryptowaluty odbieram automatycznie. Link do tego, jak to można ustawić, macie w prawym górnym rogu w tym momencie. I tutaj, jak widzicie, wpada mi po średnio 0,01 Trona za co godzinkę po prostu. Czyli jak widzicie, ten kranik tutaj daje troszeczkę jednak chyba więcej. Tak, ten kranik daje troszeczkę tutaj więcej, co 5 minut, ten daje co godzinę, także widzicie, naprawdę bardzo fajne stawki tutaj można sobie odebrać. Fajnie się to zbiera, co godzinkę wpada automatycznie. Tutaj mam skrypt, który to zbiera. Kolejny kranik to jest FreeTRX.com. Kranika to jeszcze nie używałem, założyłem dopiero dzisiaj na nim sobie konto. Z tego, co ludzie mi pisali, to podobno kranik wypłaca, także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Przede wszystkim odpalam się tutaj strona. Musimy wpisać, raczej przepisać ten kodzik. Tutaj surf and turf. Rolujemy. No i jak widzicie, wpadło na nasze konto 3 bicy. Przeładujemy sobie, zobaczymy, czy faktycznie wpadły. No i jak widzicie, to jest warte 0,0067 TRX. No i jak widzicie, tutaj mamy też poziomy. Za poziomem tutaj sobie mnożnik możemy podnosić, czyli będziemy dostawali tutaj troszeczkę tego bitsów, ciut więcej. No a co za tym idzie, będziemy też dostawali więcej TRX-ów przy liczeniu, tak? Mamy też możliwość tutaj, jak widzicie, kopania na naszym procesorze. Jeden bits to jest 60 tysięcy haszy, czyli 60 tysięcy haszy to jest około 0,002 Trona. Także fajnie, możecie sobie tutaj, jak widzicie, jeszcze macie shortlinki do odebrania, które dają troszeczkę więcej niż tamto same przepisanie kodu. Jak widzicie, tutaj możecie zgarnąć sobie 142 bits, jeżeli te wszystkie shortlinki zrobicie. Ja sobie w tym momencie może zrobię ten, który jest najwięcej płaci w tym momencie. Zrobimy go sobie, zobaczymy, ile nam wtedy tego Trona tutaj wpadnie. Także oczywiście klikamy, ja to wszystko tutaj blokuję, kliknij tutaj, żeby kontynuować. No oczywiście reklamy, klikamy. Musimy tutaj chwilkę jeszcze raz kontynuuj. Musimy tutaj chwilkę teraz odczekać te parę sekund, żeby odpalił nam się link.
Ozyskuję link, kliknij link. No i dobra. Jak widzicie, odebrałem tutaj moje 7,5 bitsa. No i wpadło teraz już o wiele więcej tego tonu, bo już mamy go 0,02. Także jak widzicie, daje ten kran jeszcze więcej niż dwa pozostałe, daje ten short link. Także naprawdę bardzo fajnie tego trona można sobie tutaj dziennie zebrać. No oprócz tego jeszcze macie tutaj, jak widzicie, pay to click. Jak widzicie, to jest na przykład 10 bitsów do odebrania. I musimy poczekać te parę sekund. No i jak widzicie, musimy zaznaczyć tutaj obrazek, który nie pasuje do pozostałych, czyli zaznaczamy sobie ten, że nie pasuje. No i widzicie, wpadło na moje konto 9 bitsów. Tą stronkę sobie wyłączamy. Wracamy na nasze konto, ja sobie tutaj przeładuję stronę. No i widzicie, mamy już prawie 0,05 strona, także naprawdę bardzo fajnie tutaj wpada, jak widzicie. Tak naprawdę chwilka roboty i już bardzo fajnie nam tego tutaj wpadło. Oprócz tego macie tu jeszcze jakieś zadania. I ja tego nie będę dzisiaj robił, macie jakieś achievements jeszcze przykładowo tutaj. Jeżeli 5 facetów dziennie odbierzecie, dostaniecie 15 bitsów. Przepraszam, 5 łącznie odbierzecie. Tutaj za 1000 zebrania faceta macie 2500 bitsów, także naprawdę bardzo fajne tutaj już stawki. Macie też tutaj możliwość inwestycji, czyli będziecie tutaj obstawiali, czy cena Bitcoina wzrośnie, czy spadnie. Macie jakieś dzienne kupony tutaj, które możecie odebrać właśnie na ich tutaj stronce. Także naprawdę bardzo fajny kranik. Jest tutaj też możliwość polecania i za polecanie jest 5%. Niedużo, ale może to jest właśnie ze względu na to, że kranik bardzo dużo daje. Jak widzicie, chwilkę roboty mam i mam 0,05 trona. Ostatni kranik, też automatyczny, który zebrał się ostatnio 36, nie, przepraszam, 26 minut temu się zebrał. I uzbierałem się tutaj już prawie 10 tronów. Co godzinkę wpada automatycznie 0,005 trona. Nic tutaj nie robił, wystarczy, że sobie ta karta jest otwarta gdzieś w tle. I to się sobie tutaj fajnie zbiera. Także niech się zbiera, nic tutaj nie trzeba robić. Tak samo tutaj ten kranik sobie podpinacie, jak pokazywałem to tutaj do tego kraniku. To nic nie jest innego, to samo po prostu odpalacie sobie i niech to sobie śmiga. Jest też oczywiście możliwość tutaj wypłaty. Przepraszam, możliwość polecania. Możliwość płaty też jest. Od 12 tronów jest wypłata. Także naprawdę bardzo fajnie. Także na tyle. 4 tutaj najlepsze według mnie kraniki do trona. Wszystkie linki w opisie, także dzięki, jeżeli obejrzeliście do końca. Trzymajcie się, cześć.